Wydawało mi się, że kiedy te reportaże piszę, kiedy zaczynam pracować nad jakimś, to że po prostu to są ciekawi bohaterowie. Jakaś ciekawa historia, na przykład moi studenci, jak wtedy pracowałem na Wydziale Dziennikarstwa, nie wiedzieli, jakiego pochodzenia jest firma Bata. Mówili, że jest niemiecka, francuska, austriacka, południowoamerykańska, amerykańska. No i to mnie zdenerwowało i ze zdenerwowania się wziął ten reportaż o Batach, bo nikt nie wiedział, że jest czeska. To był rok 2001 czy 2002. I każdy tekst, każdy z tych bohaterów pojawiał się w moim życiu tak właśnie z jakiejś takiej, wydawałoby się, przyczyny. O, to jest ciekawe, trzeba napisać, albo ludzie nie wiedzą. A potem się okazało, że to nie do końca jest prawda. To znaczy, jestem, że tak powiem, takim wielbicielem takiego poglądu od jakiegoś czasu, że reporter tak naprawdę nie pisze tylko dlatego o czymś, że to jest ciekawe, tylko reporter sobie coś sam tym tematem załatwia. Podświadomie wybiera taki temat, który pomaga jemu, nawet momentami w jakiś sposób psychoterapeutyczny. I wszystkie te teksty w Gotlandzie, tak naprawdę cała ta książka Gotland jest niby o Czechach, niby o systemie jako źródle cierpień dla każdego człowieka, o tym, że coś lub ktoś zamienia ludzi w robaki, jak oni na to reagują. I o tym wszystkim jest, ale tak naprawdę jest o mnie książka, tylko nikt nie wie, że to jest o mnie. Bo ja tymi tematami, tymi reportażami, jak to mówią ładnie Czesi, wentylowałem różne swoje problemy. O! Więc wybierałem, bo to jest ciekawe, ale z drugiej strony gdzieś tam znajdowałem coś, co pozwala mi pisać o sobie, chociaż to jest o innych ludziach, ale to jest też o mnie. Jak pan ocenia, jak film koresponduje z książką? A w ogóle nie koresponduje. Znaczy nie, przepraszam, to ja może sprostuję, dobrze? Koresponduje tytułem, koresponduje bohaterami, znaczy tematami, natomiast dzięki Bogu, że tylko tym. Bo to byłoby jakieś śmieszne, żeby młodzi twórcy, młodsi ode mnie o 20 lat, ilustrowali swoimi filmami książkę cudzoziemca w dodatku. To jakieś byłoby bezsensowne. Fajnie, że ten mój zbiór reportaży i ta w ogóle ta cała książka była dla nich jakimś takim pociskiem, który w nich uderzył, w Czechów, młodszych czy starszych, ale fajnie, że w młodszych. Uderzył w nich jak taki rodzaj takiego pocisku i coś w nich zrobił w środku. I fajnie, że to im dało do myślenia, że to im pozwoliło mieć swoje skojarzenia z tymi tematami, że się zmierzyli z tym na nowo. I inaczej zupełnie. Kto ogląda ten film, to widzi, że to nie ma nic wspólnego z książką i w ogóle należy zapomnieć o tej książce. Najlepiej byłoby. Dlatego, że to jest zupełnie inna wypowiedź, tylko na podobne tematy. I ja uważam, że dobrze się stało, bo książka jest czymś innym, filmy są czymś innym i dzięki temu możemy zobaczyć, co myślą o swojej historii, o przeszłości, o swoich symbolach, a w ogóle o życiu, bo to jest bardzo uniwersalny film, co w ogóle myślą o życiu młodzi czescy twórcy. Nie tylko czescy, bo tam jest też Słowaczka, która ma taki film animowany, który zresztą mi się też bardzo podoba.